Daszbur, witam wszystkich. Dziś, jak widzieliście po odcinku, przybliżymy sobie historię dzika. Spróbuję przekazać wam jak najwięcej właśnie informacji o tym zwierzęciu. Gdzie bytuje, jakie zachowania można występują właśnie u dzika. Jestem właśnie przy młodniku. Za tym właśnie laskiem tu niedaleko jest młodnik. Sosen, w którym mogą właśnie znajdować się dziki. Pójdę właśnie po cichu i pójdę przepatrzyć ten młodnik, czy nie zobaczę jakichś właśnie zbuchtowanych miejsc przez dzikich. Zbuchtowanych, czyli no, całą zrytą ściółkę. Tak to się nazywa. Byle właśnie, mam są lornetkę. To akurat w tym gąszczu nie widziałaś mi tak potrzebna, ale zobaczymy, może jak dziki wlecą gdzieś na pole czy coś, to będę musiał zobaczyć z bliska. Właśnie tu przed chwilą wybiegły nam trzy sarny. Jest 7 na rano, więc dziki z pola już powinny wrócić i powinny w tym młodniku przebywać obecnie. Więc pomału żegnam się z wami teraz i idę do młodnika. Jak będę tam przechodził przez to, będę wam też opowiadał właśnie historię o dzikach i czym się żywią i takie coś, więc oglądajcie dalej odcinek i życzę miłego oglądania. Właśnie jestem w środku młodnika. Dziki właśnie podczas dnia bytują właśnie w takich młodnikach, w tym gąszczu w ogóle, gdzie jest ciasno, gdzie inne zwierzęta czy ludzie mają trudne, ciężko się tam dostać do nich. O, słychać go. Słuchajcie, gałęzie pękają. Może to jest dzik. O! Coś. Dobra, więc tak, dziki właśnie podczas dnia bytują w takich gąszczach, a w nocy wyruszają na łowy, na pola. Muszę iść zobaczyć, co tam się dzieje. Zaraz pójdę. Dziki właśnie, jak mówiłem, za dnia siedzą właśnie w takich tu gąszczach, jak tu widzicie, w takich mownikach. Za to na noc wychodzą właśnie na pole, żeby się pożywić. Buchtują tam całe pole w poszukiwaniu pożywienia. Teraz właśnie w tym okresie możemy spotkać stada dzików, które tworzą lochy oraz młode warchlaki, czyli ich dzieci. Oraz w tym czasie także dochodzą do tych stad odyńce, czyli samce. Właśnie w tym okresie od listopada tak do lutego trwa huczka u dzików, czyli huczka nazywana przez myśliwy wiasto, ale to jest ruja, czyli gody dzików. Przechodzę właśnie w tym lasku i dużo też widzę od starych, otartych przez jelenie drzew, więc może uda mi się znaleźć jakiś rzucik. Fajnie, jakbym znalazł jakiś rzucik na rozpoczęcie tego 2020 roku. Więc przejdę się właśnie po tym tu jeszcze młodniku, może jeszcze coś uda mi się znaleźć. Zobaczymy, może coś uda się. Więc idę. Właśnie znalazłem, bo zagęściłem się trochę bardziej w ten młodnik. Znalazłem miejsce i są świeże ślady. Zryte właśnie mokro, więc tu wydaje mi się, że tu legowisko było tych dzików. Naprawdę legowisko, jest duże. Dziki żywią się, wszystko jedzą dziki, patrząc na to, dzik jest zwierzęciem wszystkożernym. Zjada od roślin, robaków, nawet padlinę, więc jest wszystko żarnym. Przejdę jeszcze kawałek tutaj w tym lasku, w tym modniku. Jeśli uda się, nic tu nie znajdę, ujdę, zabiorę was jeszcze inne miejsce, gdzie dziki, jak to powiedzieć, kąpią się, czy bywają swoje kąpiele, więc ruszam dalej. Oglądajcie filmik do końca.
Właśnie na takim coś wam mówiłem. Jerzyny, wszędzie jedyne, jak dzisiaj idzie właśnie tu pracowanie, to są one lubią takie zimo miejsca. Ciężko dostępne właśnie do człowieka i widzicie, jak jerzyna właśnie dziki lubią przebywać. Ruszam dalej. Właśnie przeszedł już ten cały młodnik. Widzieliście jakże tam właśnie te kąpielisko właśnie dzików, co wam w filmiku, co wam pokazałem. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam trochę historię właśnie dzika i trochę wiadomości o nich powiązanych i takie. Więc jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. A jeśli chcecie, żeby przychodziły do was powiadomienia, także że przed tym następny filmik, jaki się wypuściłem, to naciśnijcie sobie dzwoneczek na górze, czy na dole, chyba na górze. Na górze, nie, na dole pod filmikiem. I wiadomości, jak jakiś film wyjdzie, właśnie będą do was przychodziły, więc żegnam się z wami. Daszbur.